Najbardziej tutaj spektakularnym przykładem był bodajże Kraków, w którym ceny nieruchomości z roku na rok wzrosły o 20%. Ten wzrost był za duży. Ten program spowodował znaczący wzrost cen nieruchomości. Wśród tych nieruchomości ekonomicznych, mniejszych, do pół miliona złotych, rynek w zasadzie został wykupiony z tych nieruchomości. Ponad 50% młodych Polaków, czyli osoby między 24 a 34 rokiem życia, mieszka z rodzicami. Jak będzie w tym programie? Też podejrzewam, że połowa osób, które złoży wnioski, nie spełni ty, tego kryterium, czy to kryterium dochodowego, czy to kryterium związanego z, z nieruchomością, którą chce kupić. Raczej tutaj nie byłabym skłonna stwierdzić, że się zanosi na jakiekolwiek uwolnienie. W ostatnim czasie mieliśmy z, kolejną reformę ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która jeszcze bardziej, tutaj jeszcze większe e, daje uprawnienia na rzecz kowru. Widzimy, że z każdym rokiem, jeżeli sprzedajemy jakąś grunt, czy sprzedajemy jakieś nieruchomości mieszkalne, tych e, wymogów stawianych jest coraz więcej. Już nawet chodzi o kolejne dokumenty, zaświadczenia, które trzeba przygotować. Nam zależy .pl. merytoryczne źródło informacji. Partnerzy kanału Sklep nam zależy najlepsze biznesowe i gospodarcze książki dla dzieci. Nadrabiamy to, o czym milczą w szkołach. Siepomaga.pl. PL, największa moc pomagania. Dzień dobry, Wojciech Siryk, nam zależy.pl, ten świat jest nasz, a dzisiaj moim i Państwa gościem prawnik, inwestor, ekspert do spraw rynku nieruchomości Agnieszka Piesto. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. To ja standardowo, jak to na początku przypominam o subskrybowaniu naszego kanału. O aktywności pod tym filmem kciukach w górę, komentarzach, uwagach, opiniach, pytaniach, no i oczywiście o naszym sklepie z najlepszymi na rynku książkami ekonomicznymi, biznesowymi i uwaga inwestycyjnymi, bo są nowe części dla najmłodszych. Wszystkie niezbędne linki w opisie tego filmu. A my tymczasem bierzemy się za sedno naszego dzisiejszego spotkania, no i oczywiście tematy nieruchomościowe, pewnie siłą rzeczy inwestycyjne i gospodarcze. Na początek, niejako na rozgrzewkę, pytanie: co tak właściwie zrobił z rynkiem nieruchomości program Bezpieczny kredyt 2%? Co się stało? Pojawił się tutaj roller coaster. Tak możemy nazwać ten program rządowy, który został wprowadzony, ten kredyt, który miał umożliwić większości osób nabycie swojej pierwszej nieruchomości. Natomiast zarzuty, jakie? zarzuty? Rzeczy, które zostały niedopracowane w tym programie, to długość jego trwania. Tak jak tutaj ostatnio spotkaliśmy się, program ten omawialiśmy, był on planowany na jakieś około y, dwóch lat. Natomiast już y, w tym momencie, w grudniu ubiegłego roku, padła informacja, że środki, które zostały przeznaczone, jako środki, które miały być przeznaczone na dofinansowanie z rad kredytów dla obywateli, już się wyczerpują. W związku z tym rządzący wymyślili nowy program. I w związku z tym mieliśmy w grudniu ogromny ruch na rynku, spowodowany tym, że część kredytobiorców zdecydowała się w ostatniej chwili składać wnioski kredytowe. Tych wniosków kredytowych było znacznie więcej prawie dwa razy więcej niż rok, w roku poprzednim w grudniu. I mieliśmy taki właśnie roller coaster na rynku nieruchomości. Rok 2023 zaczął się dużym schłodzeniem, czyli ochłodzeniem, czyli było dużo mniej transakcji na rynku nieruchomości. Następnie nieco został ten pobyt, popyt po, pobudzony przez to, że e, trochę te stopy procentowe powoli były obniżane, była ta zapowiedź dofinansowania kredytu, w lipcu powoli ruszał ten program i mamy na jesieni taki duży ruch na rynku nieruchomości, gdzie zakładano, że na przykład w tym drugim, w trzecim kwartale około 20 tysięcy wniosków zostanie zrealizowanych, dofinansowanych, natomiast tutaj okazało się, że banki przeprowadziły i sfinansowały około 60 tysięcy takich wniosków i środki się skończyły. W związku z, tym, z tymi zapowiedziami i z tymi takimi nagłymi ruchami mieliśmy bardzo duży, dużo transakcji, takich może nawet już czasami wymuszonych na rynku nieruchomości, bo kto mógł tylko skorzystać z tego programu, starał się skorzystać. Nawet były takie znane historie, że część osób specjalnie zawierała związki małżeńskie, żeby sobie tą zdolność kredytową jakoś tutaj podbudować. Nie odkładali w czasie już tej decyzji o zawarciu związku małżeńskiego. I nawet w urzędach stanu cywilnego w Warszawie czy w niektórych miastach były kolejki i ludzie do mniejszych miejscowości jeździli, żeby zawrzeć Taki związek. Ale to już tak na marginesie. W tym momencie znowu mamy sytuację, w której rząd bodajże 4 stycznia zapowiedział. A to no... możemy to zostawić? To za chwilę, dobrze? Jeszcze chciałem dla formalności zapytać, co się stało z cenami na rynku nieruchomości, na rynku mieszkań. Właśnie na przestrzeni 2023 roku. Te ceny właśnie znacząco się zmieniły, w związku z tym, że popyt nie spotkał się z podażą. Część osób, która mogła skorzystać z tego programu i co do zasady starała się zakupić nieruchomości w kwocie do około 500 tysięcy złotych, to była większa część osób wyczyściła ten rynek z tych nieruchomości. W związku z tym, jeżeli pojawia się jakaś kolejna nieruchomość gdzieś w tych granicach, prawda, to nie były drogie nieruchomości, jak jeżeli mówimy o tych dużych miastach, to są zazwyczaj dwu-, pokojowe mieszkania, czyli takie zapewniające podstawowe potrzeby mieszkaniowe, to one też, te ceny automatycznie rosły. Najbardziej tutaj spektakularnym przykładem był bodajże Kraków, w którym ceny nieruchomości z roku na rok wzrosły o 20%. Ten wzrost był za duży. Ten Program spowodował znaczący wzrost cen nieruchomości wśród tych nieruchomości ekonomicznych, mniejszych do pół miliona złotych. Rynek w zasadzie e, został wykupiony z tych nieruchomości. I jeżeli porównujemy to, co się pojawia na portalach ogłoszeniowych, to o 50% jest mniej ofert tych nieruchomości mniejszych, tańszych. Właśnie pytanie, czy my na pewno możemy zwalić całą winę za ten szalony, chyba też tak mogę powiedzieć, wzrost cen właśnie na program bezpieczny kredyt 2%. Bo niektórzy zwracają uwagę, że to na pewno nie tylko to, bo mieliśmy trochę ograniczenie podaży jeszcze w trakcie pandemii. Wiadomo, że te budowy trochę trwają. Popyt cały czas jest taki sam, ciągle ludzie migrują do dużych miast, no i niektórzy mówią, że to i tak by się pewnie stało. Nie do końca, to nie jest tak, że my zwalamy winę na, na coś, tylko po prostu rynek nie zążył zareagować, prawda? Ten program w stosunku krótko trwał, był też krótki czas na przygotowanie się na ten wejście w życie tego programu, bo jeżeli program został ogłoszony, powiedzmy, gdzieś tam w styczniu ubiegłego roku, a następnie wchodzi w życie w, w, w lipcu, to osoby, które budują, czyli na przykład deweloperzy, czy mniejsi, ci większy, Mniejsi czy więksi nie byli w stanie wyprodukować takich mieszkań, które by odpowiadały na zapotrzebowanie, jakie pojawiło się na rynku. Druga sprawa, widzimy, jak krótko potrwał ten program. Programy te, jeżeli mają być. Takie dobroczynne, symulujące i wpływać rzeczywiście na te wskazane w ustawie, czy grupy społeczne powinny trwać kilka lat, przynajmniej kilka lat, żeby ten rynek zdążył się dostosować. Czyli ci, którzy budują, żeby zdążyli wybudować odpowiednią liczbę mieszkań przystosowanych, spełniających te parametry, a osoby, które chcą się w ten sposób sfinansować, żeby nie musiały w takiej gorączce składać tych wniosków i kupować w zasadzie to, co im się trafi w ręce, tylko żeby miały wybór, czy, czy chcą kupić segment pod. Dużym miastem, czy rzeczywiście decydują się na mieszkanie e, gdzieś bliżej centrum, bo mają wybór. W tym momencie ten wybór był szalenie ograniczony. No właśnie, i stało się to, co się stało. We wszystkich właściwie większych ośrodkach, czy takich w miarę atrakcyjnych ośrodkach miejskich, ceny wzrosły. Po 10, czasami po kilkanaście procent, i właśnie na szczycie mamy ten Kraków, tam 20 czy nawet 20 parę zdaje się tak. w 2023 roku. Więc siłą rzeczy pewnie część osób wpadło w taką pułapkę. To znaczy, przed programem bezpieczny kredyt 2% pomyślało sobie: No dobra, tutaj mam upatrzone jakieś tam mieszkanie, powiedzmy za 400 tysięcy złotych, ale dobrze, spokojnie, poczekam na bezpieczny kredyt 2%. Poczekali po czym wzięli to mieszkanie z kredytem, tyle, że ono, ono kosztowało już na przykład 500 tysięcy zł. Zgadza się i część osób na przykład młodych, z którymi rozmawiam, decyduje się na przykład na wyjazd za granic, żeby odłożyć środki na wkład własny i część osób zwróciła się do nas i mówi, że ten pociąg im odjechał, tak? że ileś tam miesięcy chcieli jeszcze składać sobie środki na wkład własny, ale nie zdążyli się załapać na ten program, w związku z tym w takiej standardowej procedurze w zasadzie ta ich zdolność kredytowa jest ograniczona albo nijaka. Tak? Czyli jeżeli porównujemy siłę nabywczą przeciętnego Obywatela z jego przeciętnym wynagrodzeniem jest obecnie to, co może kupić, ile metrów kwadratowych mieszkania może kupić, jest obecnie porównywalna do sytuacji z 2011 roku, gdzie te, ta, ta akcja kredytowa była bardzo ograniczona. Tak? Czyli mamy w standardowym scenariuszu, jeżeli nie mamy żadnych dofinansowań i przy wysokich stopach procentowych mamy możliwość zakupu bardzo małych nieruchomości. No tak, i sytuację mamy taką, że bardzo wielu młodych ludzi ostatecznie. Zaczęło narzekać na ten program bezpieczny kredyt 2%. To znaczy, kto zdążył, ten zdążył, kto skorzystał, ten skorzystał i pewnie siłą rzeczy yy, się cieszy, no ale i tak kupił drożej. Cała reszta narzeka. Nie do końca wiedzieliśmy, czego mamy się spodziewać, no bo była zmiana władzy, mamy nowy rząd i mamy nowe pomysły, nazwane roboczo kredytem 0%. Co to takiego? To jeszcze zanim tutaj odpowiem na to pytanie, to chciałabym zwrócić uwagę, że Ponad 50% młodych Polaków, yy, czyli osoby między 24 a 34 rokiem życia, mieszka z. Rodzicami. Czyli to jest bardzo duża rzeszka osób, które chciałaby skorzystać z tego czy innego programu, prawda? Ja jestem na stanowisku, że jeżeli już rząd wprowadza jakiś program, to powinny po prostu poprawiać go. E, czyli ten program, który był, trzeba było udoskonalić, być może usunąć zapisy, w których była mowa o tym, że nie można mieć żadnej, ale to żadnej nieruchomości, bo jeżeli na przykład ktoś ma 30 kilka lat, jest właścicielem kawalerki, ale też chciałby zwiększyć ze względu na swoją sytuację rodzinną e, swój stan posiadania, to jestem zwolennikiem tego, żeby dopuścić takie osoby. Tutaj. 4 stycznia pojawiła się konferencja prasowa. Jeszcze nie mamy obowiązującej ustawy, więc możemy się opierać tylko na tych informacjach, które zostały przekazane w takich założeniach w tym nowym programie. Jest to rzeczywiście program, który ma mocno, ale to mocno wspierać rodziny, które mają na przykład pięć osób. I tam jest taki próg, są stosowne progi zaproponowane, że jeżeli rodzina jest pięcioosobowa, czyli na przykład mama, tata i troje dzieci, to wtedy rzeczywiście te środki będą udzielane im z oprocentowaniem 0%, proporcjonalnie. Czteroosobowa to jest inny Natomiast moi drodzy, tutaj też musimy poczekać, aż ustawa wejdzie w życie, prawda? Żeby tutaj się bezpośrednio do niej odnieść. Nie jestem wielkim zwolennikiem zmiany co pół roku jakiegoś programu. Wprowadźmy jedną rzecz raz, a dobrze, żeby rynek się zdążył do tego dostosować. Weźmy też pod uwagę to, że znowu mamy wybory e, i znowu te działania są, takimi, no taką polityką szarpaną, jak dla mnie. Tak? To nie jest nic stałego. Czy, na czym możemy e, nasze plany i przyszłość oprzeć. No tak, bo będziemy mieli wybory samorządowe, później wybory europarlamentarne, no i później. Mała przerwa, ale co to jest rok w polityce i wybory prezydenckie? A więc siłą rzeczy będziemy poddawani yy, różnym pomysłom politycznym. I teraz tak, jeżeli chodzi o ten kredyt 0%, to jest taka uproszczona nazwa, bo tak naprawdę 0% to tam zdaje się może być, ale tylko dla określonej kredyt. grupy osób. osób. To są pewne takie schodki. Tam zdaje się jest przeskok w zależności od tego jak duże jest gospodarstwo domowe i jaki jest dochód gospodarstwa domowego. No dobrze. I teraz tak, znając Doświadczenia 2023 roku i programu Bezpieczny Kredyt 2%. Czym się skończy program roboczo nazwany kredytem 0%? Trudno powiedzieć, natomiast ja bym się jeszcze cofnęła trochę bardziej wstecz, bo przyjrzyjmy się temu, co się działo w 2021. Mieliśmy sytuację, w której stopy procentowe zostały obniżone do prawie że 0% i nastąpiło ogromne tutaj zainteresowanie nieruchomościami. Następnie mamy drastyczne podniesienie stóp procentowych, następuje drastyczne stopy z stopy nieruchomościami. Następnie znowu wracamy do sytuacji, w której jest program. Ten, o którym mówiliśmy w 2023. Pół roku mamy ochłodzenia, pół roku mamy szalonego zainteresowania rynkiem nieruchomości. I teraz prawdopodobnie pojawi się znowu taki scenariusz, że jest styczeń, są jakieś zapowiedzi. Poprzedni program jeż, już nie działa, nowy jeszcze nie zaczął działać. W związku z tym mamy jakiś przestój na rynku nieruchomości. Następnie kilkumiesięczne być może ochłodzenie, to możemy zakładać. W momencie, kiedy ustawa zostanie podpisana, kiedy ten program wejdzie w życie, znowu może być taki duży skok e, zainteresowania. Zwiększona liczba transakcji, i niestety obawiam się, że może się pojawić znowu wzrost cen nieruchomości, właśnie spowodowany tym nadmiernym. Zain nadmiernym zainteresowaniem nieruchomościami. W związku z tym, taka skokowość na rynku nieruchomości nie jest dobra. Zwłaszcza dla klientów, zwłaszcza dla Kowalskiego, prawda? Bo tutaj jest, dostaje informację, czekaj w przedbiegach, musisz czekać, aż będzie to dofinansowanie. Część osób się załapała, część osób się nie załapała, bo wniosków w tym poprzednim programie było złożonych ponad 100 tysięcy, a tylko 60 tysięcy mogło skorzystać. W związku z tym, 40 tysięcy osób nie, nie załapało się na ten program. Jak będzie w tym programie? Też podejrzewam, że połowa osób, które złoży wnioski nie spełni ty, tego kryterium, czy to kryterium dochodowego, czy to kryterium związanego z, z nieruchomością, którą chce kupić, czy z, z kryterium związanego z własną zdolnością kredytową, bo jednak własną zdolność kredytową też trzeba przedstawić całkiem solidną. Przy czym, czy to nie było tak, że można było składać wnioski w kilku bankach nawet i później decydować? Można było, natomiast nie wszyscy jednak tutaj spełnili te wymogi, bo okazało się, że na przykład ktoś był w ostatnim czasie kilku lat posiadaczem jednej czwartej kawalerki po babci, prawda? I to często go wykluczało z tego, z tego programu, prawda? No tak i teraz chyba wszyscy doskonale będziemy pamiętać, no bo to bardzo mały odstęp, że w pewnym momencie zabrakło pieniędzy na bezpieczny kredyt 2%, więc no jak już w... ruszy ten 0%, no to tak. kto pierwszy, ten lepszy, byle szybciej. No dobrze, a co będzie z cenami nieruchomości? Podejrzewam, że w pierwszym tutaj kwartale, czy nawet może pierwszym półroczu, nas, nastąpi znowu zamrożenie, takie zawahanie się rynku, w którą stronę ma pójść. Na razie jesteśmy w takiej sytuacji, że odbyły się już dwa posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Rada Polityki Pieniężnej nie obniżyła swoich stóp, nie obniżyła stóp procentowych. Zobaczymy, co będzie na trzecim posiedzeniu. Jeżeli te stopy procentowe nie zostaną obniżone i ta zdolność kredytowa Polaków nie zostanie uwolniona, to raczej tutaj większość osób będzie opierała swoje plany i nadzieje związane z nieruchomościami, z tymi programami, które e, rządzący nam oferują, Co nie jest moim zdaniem całkiem zdrową sytuacją, bo powinniśmy mieć jako większość społeczeństwa, prawda, jakąś przyzwoitą zdolność kredytową, a rzeczywiście takie grupy społeczne, jak rodziny wielodzietne, powinny tutaj korzystać, czy, czy, czy osoby jakoś pokrzywdzone przez los, korzystać z programów i dofinansowań, prawda? Tyle, że ostatnie dni czy tygodnie dostarczają nam ciekawych informacji, bo zdaje się, pojawiły się takie wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej, które sugerują, że niekoniecznie będziemy obniżać stopy procentowe, a być może, kiedy skończą się te tarcze na prąd, na gaz, na różne tam rzeczy, szczerze mówiąc, to już nie wiem, gdzie tarcza obowiązuje, a gdzie nie, to być może trzeba będzie stopy procentowe podnieść. A więc nie spodziewam się wzrostu zdolności kredytowej Polaków więc pewnie siłą rzeczy właśnie odpowiedział będą kolejne tego typu programy. Tak, ja bym to potraktowała jako takiego szarego nosorożca, czyli zdarzenie przyszłe, dosyć pewne, które może się wydarzyć nie w kategorii czarny łabędź, tylko tak, rzeczywiście ten scenariusz, scenariusz jest również możliwy, dlatego że musimy zwrócić uwagę bardziej szerzej tutaj na to, co dzieje się wokół nas, czyli w świecie, czy w gospodarkach państw sąsiednich, czyli na przykład jeżeli dostajemy informację, że cel inflacyjny nie został osiągnięty, pierwsza rzecz. Druga rzecz, jak wygląda poziom bezrobocia, w naszym kraju. Czy państwa ościenne tutaj radzą sobie, czy już wszyscy w gospodarce dostają zadyszki, co przełoży się za moment na naszą sytuację makro i mikroekonomiczną, czy tutaj te surowce nam wzrożały. Tak, rzeczywiście to wszystko może mieć wpływ taki dosyć negatywny i rzeczywiście nie pójdziemy w stronę obniżek stóp procentowych, natomiast ciężko jest nam w, w tym momencie wyrokować, czy rzeczywiście Rada Polityki Pieniężnej pójdzie w stronę obniżek, czy podwyżek stóp procentowych, bo oba scenariusze są możliwe. Niestety pod kątem zdolności kredytowej społeczeństwa Natomiast, oczywiście, nie tylko zdolność kredytowa się w gospodarce liczy, ale to zostawmy. Ja się tak zastanawiam, co można powiedzieć osobom, które czy w ostatnich latach, czy nawet trochę wcześniej, przez ostatnią, powiedzmy, dekadę, chciały tak po prostu zebrać pieniądze, nie brać żadnych kredytów i kupić za własne oszczędności mieszkanie. Tymczasem rząd tylko kolejne programy, wzrost cen, zaniżona stopa procentowa i ten pociąg, o którym tutaj mówiliśmy, to nie, że on raz odjechał. On co roku tak naprawdę odjeżdżał. To on już nie widać nawet tego pociągu. Czy mamy jakiś przekaz? Nie wiem, chyba powinniśmy pocieszyć osoby, które chciały po prostu oszczędzać na mieszkanie, no bo Siła nabywcza tych pieniędzy tylko spadała. Tak, zgadzam się, że siła nabywcza pieniędzy spadała. Natomiast ja bym się tutaj albo uzbroiła w cierpliwość, albo trochę zrewidowała swoje wymagania, bo często na przykład um, tutaj były informacje, że Program jeden czy drugi pozwoli dokończyć nam na budowę domu. Jeżeli popatrzymy na ten poprzedni program, który jeszcze co prawda funkcjonuje, przynajmniej na papierze program Kredyt 2%, tylko 10% osób wniosków było przekazanych, środków było przekazanych na dokończenie czy realizację budowy domu. Tak? Czyli część osób, która decydowała się na budowę domu albo realizowała to z własnych środków, albo rzeczywiście takim standardowym, komercyjnym kredytem łotecznym się wspierała. Ja bym tutaj po prostu rozglądała się mocno na rynku nieruchomości. I osoby, które niekoniecznie muszą mieszkać gdzieś w centrach dużych miast, żeby rozejrzały się po prostu za innymi dzielnicami i żeby nie przepłacały za ten metr kwadratowy nieruchomości, bo jeżeli mówimy o Warszawie, na przykład, to jest 13, już 14 tysięcy złotych za metr kwadratowy, to jest średnia cena metra kwadratowego. Mieszkania w Warszawie, tak? Więc pytanie, gdzie możemy dokładnie zrealizować swoje wszystkie funkcje, potrzeby e, mieszkaniowe? Drodzy Państwo, po prostu trzeba śledzić, oglądać ten kanał e, czy inne kanały, patrzeć, co się dzieje e, na świecie, w ekonomii. Nie jest powiedziane, że nie pojawimy się zaraz w którymś momencie cyklu, gdzie te e, o, obniżki stu, 100%, bo być może obniżki e, cen nieruchomości się pojawią. Trzeba po prostu być na bieżąco, tak? No myślę, że nie jedna osoba, która tak jak mówię, m, chciała po prostu samodzielnie oszczędzić na mieszkanie, wzruszy tylko ramionami i powie, co ja tam mam śledzić. Tak robiłem, robiłam, a przez prawie dekadę ceny w Polsce tylko i wyłącznie rosły. Odpowiedział władzy, odpowiedział tych wszystkich programów, to było po prostu to, że trzeba wziąć kredyt jak najszybciej, żeby załapać się na jak najniższą cenę, ale w kredycie. Tak, to który, który to z polityków mówił, że zmień pracę? Yy, chyba... Może Wtedy się z tego trochę śmialiśmy, no ale tak. miał rację w tym sensie, że patrząc z perspektywy lat, to się po prostu opłacało. Tak, zgadza ceny, się. Ceny są tylko wyższe, ale to też zostawiamy. Idziemy dalej, bo tak, zawsze na marginesie tej dyskusji o cenach nieruchomości, o tym, co można zrobić, jak te nieruchomości mogą być bardziej dostępne dla młodych Polaków, no to oczywiście są dwie siły. Yy, podaż i popyt. Oczywiście rząd pobudza popyt tymi kolejnymi programami yy, kredytowymi natomiast niektórzy mówią trzeba uwolnić podaż to na pewno pomoże więc ja chciałem zapytać czy teraz obok ponownego pobudzania popytu może zanosi się na to że w końcu uwolnią podaż że na przykład deweloperom będzie łatwiej o grunty że będzie łatwiej budować czy czy na to się zanosi? Raczej tutaj nie byłabym skłonna stwierdzić, że się zanosi na jakiekolwiek uwolnienie. W ostatnim czasie mieliśmy kolejną reformę ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która jeszcze bardziej, tutaj jeszcze większe e, daje uprawnienia na rzecz kowr czyli Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa. KOWR na przykład teraz będzie przyglądał transakcje, które wydarzyły się już kilka lat temu a pod kątem tego, czy mógł realizować prawo pierwokupu, czy te transakcje zostały prawidłowo przeprowadzone. Kolejna sprawa, KOWR został zwolniony z opłat sądowych, Czyli Cowor szykuje się na to, że będzie masowo wnosił e, sprawy do sądu, e, jeżeli tutaj uzna, że jest to stosowne. Kolejna sprawa. E, Następują coraz większe ograniczenia w nabywaniu tych nieruchomości, które nie są. Które są, mają status nieruchomości rolnych, ale nawet mają niewielki obszar. W związku z tym bardzo trudno jest deweloperom nabyć stosowne grunty, na których będą mogli realizować swoje zamierzenia inwestycyjne, i tutaj też nie ma żadnych ułatwień, z tego co mi wiadomo. Pojawiła się ta ustawa, która miała zapewnić współpracę deweloperów z, z urzędami dzielnic. Rzeczywiście tutaj w jakimś zakresie to zostało zrealizowane, natomiast nie rozlało się to na całą Polskę i te ułatwienia nie są realizowane. W związku z tym, z jednej strony, Mamy tutaj ograniczanie, jeżeli chodzi o ograniczanie zdolności kredytowej. Z drugiej strony mamy ograniczanie w możliwości pozyskania gruntów przez większych czy mniejszych graczy na rynku, więc ten rynek w najbliższym czasie zapowiada się no, bardzo y, ciekawy, tak delikatnie mówiąc. Aha, Czyli nie ma uwalniania podaży, a być może nawet będzie utrudnienie, jeśli chodzi o podaż. No to super, super rynek nieruchomości się szykuje. Drodzy Państwo, my, którzy jesteśmy od lat na rynku nieruchomości, widzimy, że z każdym rokiem, jeżeli sprzedajemy jakąś grunt czy sprzedajemy jakieś nieruchomości mieszkalne, tych wymogów stawianych jest coraz więcej. Już nawet chodzi o kolejne dokumenty, zaświadczenia, które trzeba przygotować. Więc tego jest coraz więcej, a, a deweloperzy też mieli ostatnio zmianę ustawy, więc mają więcej osób, które muszą zatrudnić, żeby realizowały te wymogi związane z ustawą. Więc nie zanosi się od strony takiej popytowej, żeby tutaj były jakieś programy działania, które by uwolniły ten popyt. Podaż. Podaż, przepraszam. Podaż. No trudno, nie, nie wiem do czego to wszystko zmierza. Mamy wszyscy wziąć kredyty na nieruchomości, i tak ma ta Polska wyglądać. No nie wiem, trudno, zostawmy. Zostawmy jeszcze inwestycyjnie, byśmy na to wszystko spojrzeli. No właśnie, czy po tak szalonych wzrostach, jakie widzieliśmy w 2023 roku. Z punktu widzenia czysto inwestycyjnego, może nawet niektórzy powiedzieliby spekulacyjnego, cały czas warto kupować mieszkania. Drodzy Państwo, to zależy. Tutaj nie możemy w tym filmie dać żadnej rekomendacji inwestycyjnej, byłoby to niezgodne z jedną i z drugą ustawą. Natomiast Naszym osobistym zdaniem nieruchomości nadal są dochodowe, nadal pozwalają w pewien sposób zakumulować środki, nadal pozwalają ochronić się przed inflacją, nadal są dobrym aktywem, które trzyma wartość, prawda? Więc jeżeli ktoś nie ma jakiejś wiedzy, żeby inwestować na rynku kapitałowym, to rzeczywiście najczęściej skłania się w stronę rynku nieruchomości, chociaż jest on bardzo zmienny w tym momencie, prawda? Czy to zmieniają się przepisy, czy zmienia się sytuacja makroekonomiczna, więc nie możemy tutaj tak, takich dobrych, dużych predykcji na przykład dziesięcioletnich predykcji zakładać, że te ceny nam będą stabilnie rosnąć. Raczej zakup nieruchomości, jeżeli będzie to nieruchomość wyśredniona, z uregulowanym stanem prawnym, powinien przynieść nam przynajmniej utrzymanie wartości, czyli zabezpieczenie naszych aktywów. Natomiast osoby, które są mniej zaangażowane w ten rynek, mogą stracić z tego względu, że ten rynek staje się już w zasadzie taką... Podlega bardzo wielu obostrzeniom. Jeżeli nie zwracamy uwagi na ileś X ustaw, które jednocześnie się zmieniają, jednocześnie funkcjonują, to rzeczywiście możemy bardzo tutaj dużo stracić. Sami znamy osoby, które pokupiły grunty, których nie dało się przekształcić i, i po prostu zostali z tymi gruntami, które były przecenione. Więc tu bardzo dużą staranność, ostrożność i zaangażowanie wielu specjalistów zalecam, jeżeli już podejmujemy się. Inwestycji w nieruchomości, bo to nie są zazwyczaj małe środki, to są środki rzędu kilkuset tysięcy złotych, przynajmniej, żeby jakąkolwiek nieruchomość teraz kupić. Czy ja dobrze rozumiem, że dzieje się powoli tak, że y, nieruchomości są jak najbardziej atrakcyjne inwestycyjnie, ale dla osób, które już mają doświadczenie w inwestowaniu w nieruchomości? Hmm. Tak, w dużej mierze tak, co prawda każdy może pójść kupić kawalerkę, jeżeli ma na to wystarczające środki i przeznaczyć ją powiedzmy na najem, natomiast musi wiedzieć jakie ryzyka są z tym związane, bo nawet przy tak prostym produkcie jest w stanie po prostu zaliczyć stratę finansową, więc Aż szczególną to, ostrożność zalecam. To pytam jeszcze... Oto o czym rozmawialiśmy kiedyś, bo ja wiem, używamy tutaj najczęściej słowa nieruchomości. Siłą rzeczy większość rozumie przez to po prostu mieszkania, ale w tym jest oczywiście znacznie więcej typów, w tym między innymi grunty. Co się dzieje na rynku gruntów, działek. Grunty cały czas stabilnie rosną, C ceny gruntów. Rok do roku można przyjąć, że średnia, średni wzrost wartości wynosi około 6-8%, więc ten wzrost jest w miarę stabilny. Natomiast coraz mniej będzie za moment gruntów, które będzie można pozyskać jako grunty budowlane. Nawet mówimy tutaj, mam na myśli grunty dla Kowalskiego, dlatego że za moment pojawi się plan ogólny, który będzie dotyczył całej Polski, więc jeżeli może ktoś zakupić grunty, to rekomendowałabym. W ciągu najbliższych dwóch lat, bo za dwa lata te przepisy mają wejść. Oczywiście jeszcze ustawa może się zmienić, ale, ale co do zasady, za dwa lata mają wejść nowe przepisy, które będą e, jednolite dla całej Polski. A co to konkretnie za przepisy? O co chodzi? W tym momencie możemy mieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, tudzież studium e, dla danej gminy, natomiast później będą to plan, będzie to plan ogólny dla całego kraju, który ma zostać wprowadzony. Czyli podsumowując, szykuje nam się pobudzanie popytu. Programami rządowymi. Nie wiemy jeszcze w jakiej skali, bo to też chyba trzeba dla porządku dodać. Na razie ten, i tu podkreślę to ponownie roboczo nazwany. Program kredytem 0%, on tam zdaje się zakłada 500 milionów złotych, to chyba nie jest dużo w skali całego rynku. Ale rzesza osób, która ma być nim objęta, jest jeszcze szersza niż w poprzednim programie. W związku z tym, ja bym się spodziewała kolejnego, kolejnej wywrotki na rynku nieruchomości, żeby nie powiedzieć kolej, kolejny roller coaster, który nam się pojawi na rynku nieruchomości, spowodowany właśnie bardzo dużym popytem, niską podażą, później znowu zatrzymaniem programu, brakiem środków. Tak, to właśnie tak to miałem podsumować, czyli pobudzamy popyt programami rządowymi. Nie ma na razie na horyzoncie czegoś takiego jak uwalnianie podaży, a być może będzie ona jeszcze ograniczana i do tego jeszcze wchodzą kolejne regulacje w perspektywie najbliższych lat. Tak, to jeszcze jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że KOWR zdecydował się śledzić to, co dzieje się na gruntach za pomocą dronów, także moi drodzy, nowe technologie wchodzą tutaj, będą nas podglądać za pomocą dronów, więc pamiętajcie o tym, Aha, że jeżeli ktoś jeszcze... nie kosił, to niech wykosi swoje działki. Czyli dorzucamy punkt czwarty, jeszcze większa kontrola w ramach tej regulacji. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, do, do zobaczenia.